No i zaczynamy kolejną przygodę z Islandii. Lecę, co prawda na dwa dni tylko, takim malutkim samolocikiem na Grenlandię. Tak, trochę zimno, ale sprawdzałem 12 stopni, 4 stopnie w nocy. W nocy jest jasno, więc będę chciał całą dobę zwiedzać, więc te dwa dni dosyć intensywnie spędzę. Mam nadzieję, że załapię się na rejs, na lodowiec, żeby zobaczyć wieloryby i jakieś inne cuda, jakie mi tam zaoferują. Także grenlandzkie pozdro. Jestem, jak widzieliście, prawie udało mi się pilotować samolot. Wpuścili mnie do kokpitu, ale namówić się, żeby mi już ja kierował, nie dałem rady, ale może następnym razem się uda. Widoczki przez okno jakieś tam było widać, szkoda, bo troszeczkę okno brudne było, więc nie za dużo. No i uwaga, jestem właśnie w miejscowości Nuuk, to jest stolica Grenlandii. Zaczynamy. Kawałki wielorybów, fok. Renifer. Będziemy to wszystko jedli. Katedra. Pomnik. Pójdziemy tam. Malownicze widoki portu. Coś mało mówię, więc może parę informacji. Jestem na Grenlandii, największa wyspa na kuli ziemskiej, która nie jest kontynentem. Jest 8 razy większa od Polski. Jest dokładnie jak pół Europy. A zamieszkuje zaledwie tutaj ludzi 57 tysięcy. To jest tak, coś takiego jak wrocławska, podwrocławska Oleśnica. O tak. Tyle osób, co w Oleśnicy mieszka na tak ogromnej wyspie. To jest po prostu niesamowite, ale trzeba dodać, że w 81% jest ona pokryta lodem. Co prawda w stolicy tego nie widać. Jest piękne lato, 12 stopni, odczuwalna temperatura chyba z 20. Także pozdro.
niestety śniegu chyba nie uda mi się nagrać. Chciałem też na lodowiec. Tutaj jest port, taki taksi wodne, ale dowiedziałem się, że już się spóźniłem. Nie ma nocnych jakichś rejsów, bo w nocy tu jest jasno. Więc troszeczkę, kurczę, mój plan szlak trafił. Zobaczę, co tu jeszcze można robić, ale chciałem wypłynąć bardziej na otwarte wody i zobaczyć właśnie te pływające tafle lodu, które było widać tam z samolotu. Troszeczkę zobaczyć jakiegoś, kurde, wieloryba może w Islandii, jak byłem, to się nie udało. No zobaczymy, czy się uda w ciągu 2 dni to zrealizować. Jutro niedziela, więc tutaj widziałem też pozamykane, chyba sobie lubią robić wolne. No ale coś tu wymyślę. Pozdro z Grenlandii, na której nie widać śniegu. Tu spotkałem oryginalnego mieszkańca Grenlandii. Zawsze okej. Katedra. Widok na całe miasto. Nuuk, stolica Grenlandii, jest jedną z najmniejszych stolic na świecie. To też taka ciekawostka. 17 tysięcy mieszkańców. Malowniczo i pięknie, ale niestety śniegu i lodowców nie będzie na tym turnusie. 2 dni to za mało. Niestety samolot troszeczkę się spóźnił. Wodnego taksi, które już jest nieczynne. Nie udało mi się wynająć łódki. Próbowałem nawet prywatnie tu po paru knajpach wejść i się popytać. Policjanta nawet spotkałem. Pytałem się, czy zna kogoś z łódką, że zapłacę 250 euro. Nawet płaciłem 1000 zł. Mówię, tyle mogę dać, żeby zobaczyć wieloryba i śnieg, lodowiec grenlandzki, ale niestety się nie udało. No ale nic. Jestem na Grenlandii, 240 km od koła podbiegunowego. Z racji, że nie jestem jakimś miłośnikiem zimy, a przerzucę kamerkę na moją gębę i krzywe zęby. Nie jestem miłośnikiem zimy i śniegu, nie mam nawet ciuchów takich. Także tak, jakaś wyprawa tutaj na koło podbiegunowe czy coś takiego mnie nie wchodzi w rachubę. Chciałem tylko po prostu w takiej kwestii zaliczenia tej Grenlandii zobaczyć coś więcej i troszeczkę jest mi smutno, że się nie udało wymotać tej łódki i coś tu zobaczyć więcej, jakieś lodowce czy tryskającego w górę fontanną wody wieloryba. No ale nic, jeszcze jest cała noc przede mną, tutaj jest biała noc tak zwana, więc troszeczkę tu pochodzę, może jeszcze tutaj jakąś przygodę napotkam, coś może wymuszę i coś porobię do jutra, także to jeszcze nie koniec, tak łatwo się nie poddajemy, zawsze okej. A jeszcze trening trzeba dzisiaj zrobić, także będzie trening na Grenlandii. Widziałem tutaj taką jakąś siłownię przed budynkiem. Jakiś drążek, pompki porobię, jakąś linę może popodciągam się, żeby poćwiczyć. Także miło spędzę czas. Grenlandzkie pozdro.
bezśniegowe niestety i bez niedźwiedzi. Wiedziałem, że na coś trafię. Jeź ty. Ty, to mi jajca ma, chciałem go w dupę klepnąć. Ty, co ty kurwa? Dup w włosach, facet? Co ty, chciałeś mnie zmylić? Ale tu mamy na szczęście cycucho. Ale cycor. Ej, to na farta jest. Ty, niedźwiedź. A, wreszcie coś zaczyna się dziać. Jeź ty, mordę. No i pięknie. I taki apartamencik sobie wynająłem. Kawulca zaraz sobie tutaj wcząsnę. Ciasne, ale własne. Go nawet zostawili. O, jest reklama właśnie tej łódki, którą można wynająć. Kurde, może jeszcze tutaj coś zadzwoni. I takie rzeczy mnie interesowały właśnie, żeby zobaczyć takie lodowce. O, zachód słońca, czyli w nocy też jest. Nie, może jeszcze się uda. Nie poddajemy się. Na statek nie udało mi się dostać, ale tu sympatyczny Belg mieszka obok mnie i pokazuje mi, jak na łódce dzisiaj był właśnie na takiej, na którą ja nie zdążyłem i takie piękne rzeczy widział. Kurczę, szkoda, że mnie to ominęło. Piękne. Niestety sprawdzaliśmy też w internecie i w nocy niestety tutaj nie ma w stolicy takich wypadów nocnych. Szkoda. Ale śniegu widać, że też tak dużo nie ma. Tu jeszcze coś tam nie ma, mogę rozpadzić. No przykro mi trochę, że się nie powiodło, to niestety. Ciekawe przeżycie by było. Poćwiczyłem, przebrałem się, troszeczkę się wkurzyłem na tą łódź, dalej nie mogę tego przeżyć, ale wróciłem tutaj zobaczyć słońce, nie zachód, bo to teraz jest północ, wyobraźcie sobie, i tak i na takiej wysokości słońce już zostanie, potem będzie się podnosić, jak dzień wstanie, po prostu tutaj te białe noce tak wyglądają, taki półmrok, jak się rozjaśni, o, zobaczcie. To jest noc. Wróciłem na to wzgórze, pomnik. Wcześniej tego nie powiedziałem. Duńsko-norweski misjonarz Hans Egeder. Założyciel luteranin. Tu jest katedra. Założyciel osady w tym miejscu. Teraz się rozrosła właśnie do takich rozmiarów i nazywa się Nuk. Dzięki niemu jest właśnie to miejsce. Można by tak powiedzieć. Pięknie. Kolejne pozdro. Była już napinka na strzelnicy. Ostatnio była nad wodospadem w Islandii. To czemu mam sobie nie pozwolić w Grenlandii, jak nie ma śniegu, niedźwiedzi
Nie spotkałem tutaj żadnego Eskimosa. Tym bardziej Eskimoski. Bo bym jej pokazał tutaj pocięcie. Pozdro, zawsze okej. Pozdro z Grenlandii. Napinkowe pozdro. W kolejnym pięknym dniu w stolicy Grenlandii idę sobie znowu na spacerek. Potem po południu już w stronę lotniska. No i trzeba się przyznać, że nie udało się, nie lubię tego słowa, ale nie udało się zrealizować planu zobaczenia lodowca. Ale opowiem tylko tyle, że moim celem życiowym, tak jak najpierw zaplanowałem sobie zobaczenie 7 cudów świata, które już miałem przyjemność zdobyć z listy 7 cudów świata nowożytnych, z listy 7 cudów świata starożytnych. Ostało się oczywiście tylko piramidy w Gizie, które też już widziałem jako pierwsze w wieku 30 lat na 30 urodziny. Także tak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Potem sobie postanowiłem, że muszę zobaczyć 100 krajów. Teraz już ze 120 naliczyłem, że muszę zobaczyć. Także cały czas to rośnie. Jeśli chodzi o lodowce, jakieś wieloryby czy pingwiny na wolności biegające, które też chciałbym zobaczyć, bo przyroda też w jakimś tam sensie mnie interesuje, chociaż bardziej budowlę, to co człowiek stworzył, to jest taki mój priorytet w podróżowaniu, ale po drodze gdzieś przyrodę też. No, także kolejnym takim marzeniem, wymysłem swoim podróżniczym to jest, że muszę stąpać nogami po 7 kontynentach świata. Co najtrudniejsze będzie oczywiście Arktantyda. Więc tam na pewno lodowce zobaczę, tam już jest wszystko w lodzie. Jest taka wycieczka zorganizowana, bo samemu nie wiem, czy dam radę takie coś ogarnąć, ale może się rozkręcę i będę takie podróże już sam organizował sobie z półwyspu Horn na dole Ameryki Południowej. Można rejsikiem się dostać właśnie na Arktantydę i tam podziwiać lodowce i cuda natury, takie typowo mroźne. Także to w przyszłości, tak sobie to wytłumaczyłem, więc Grenlandię zaliczam jako zdobytą w tym takim moim odhaczaniu, bo tak się przyznam, nie jestem jakimś obieżyświatem, globloterem, który szwenda się miesiącami po jakimś kraju, żeby móc powiedzieć, że się go zobaczyło, bo chyba nikt nie jest w stanie zobaczyć całego kraju, nawet będąc miesiąc w nim. Po prostu jest to niemożliwe, więc niektóre kraje tak sobie po prostu odhaczam, tak jak teraz tą Grenlandię. No chciałem ten rejs, ale no nie udało się, także trudno. Są kraje, które bardziej, oczywiście zwiedzę, które bardziej mnie interesują, jak na przykład Italia, Włochy, no tam tak wyliczyłem 10 razy co najmniej, 10 takich wizyt i to nie takich, że leżę na plaży, tylko takich, gdzie 5 miast na przykład oglądam, 5 jakichś różnych zabytków znanych i co najmniej 10 takich wyjazdów będę musiał zorganizować. Chiny na pewno z 3, może nawet 4, tak licząc z Tybetem. No, także jest tego trochę. Skupiam się czasowo, finansowo na tych bardziej, które mnie interesują, niżeli na te, które mnie mniej interesują, tak jak na przykład Grenlandia. Także tak to wygląda. A, jeszcze powiem, ten Belg opowiadał, już się rozgadałem, kurde, no pół filmu będzie moja gęba, ale mam nadzieję, że coś tu za mną też widać, żebyście nie oglądali tej starej mordy. Ale ten Belg opowiadał na tyle, co zrozumiałem, bo z tym angielskim moim też nie za ciekawie, tak pełnymi zdaniami, ale opowiadał, że na tej łódce ten miejscowy żeglarz, że tak go nazwę, powiadał, że co roku jest coraz mniej tego lodu, także te globalne ocieplenie, które nas informują o tym w telewizji czy w internetach, jednak jest prawdą. To fajne też jest w podróżach, że można naocznie to zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy podróżują, którzy coś widzieli, samemu coś zobaczyć, popytać miejscowych, zżyć się jakby
z tym klimatem, który jest tu na miejscu, nie tylko z tymi informacjami, które do nas docierają gdzieś tam właśnie w jakichś środkach przekazu. Twierdził, że co roku jest dosłownie coraz mniej tego lodu, coraz te tafle lodowe, te co tam na filmiku było widać, te góry takie lodowe, coraz mniej jest tego i rzeczywiście ten klimat się ociepla, no tym bardziej tutaj to widać, już nie mówię, że w Polsce po 35 stopni, po 40 nawet, gdzieś tam w Paryżu 45 zanotowali tego lata, także to jest jedno, ale tutaj gdzie powinno być zimno, jest no, coraz cieplej, także rzeczywiście nie za ciekawie to wygląda. Trzeba szybciej zwiedzać, zanim za przeproszeniem to się wszystko rozpieprzy. No to tak, no, nic nie poradzimy, w jakimś tam małym stopniu można wiadomo szanować przyrodę i dbać o środowisko, ale tak naprawdę to jest globalny jakiś tam problem ogólnie ludzkości, także nie wiadomo jak to będzie. Tak czy siak dajemy radę. Jeszcze trochę czasu zostało, także mam nadzieję, że to wszystko ogarnę. Idę jeszcze się przejść. Pusto, naprawdę tutaj, kurde, życie takie trochę nieciekawe jak dla mnie. No, o 17 godzinie już wszystko tu było zamknięte. Także tak, no, nie tętni życiem to wszystko. Jak w Polsce, czy jak we Wrocławiu. O 17 to dopiero się zaczyna życie. Pozdro ze spacerku. Jeszcze pamiątka. Jest niedźwiedź. Chciałem niedźwiedzia, to jest. Z drugiej strony wyspy jestem. Raczej z drugiej strony stolicy. Myślałem, że nic fajnego tu nie zobaczę, ale też ładne widoczki. Jestem na skraju, też ładny widoczek. Jeszcze jedna taka ciekawostka, jak już się tak rozgadałem i udaję tutaj, że coś wiem. To Grenlandia, Zielona Wyspa, nazwana, która może teraz rzeczywiście przez to globalne ocieplenie zrobi się zielona. Takie zrządzenie losu, ale pierwotnie tu odkrywcy, którzy zaludniali te tereny, ona była cała w lodzie, żeby zachęcić ludzi do przypływania tutaj i osiedlania się. Nazwali ją specjalnie Grenlandią, żeby ludzie z nazwy myśleli, że jest tu zielono i pięknie i żeby tu przypływali. Co dziwne, że Islandia, czyli lodowa wyspa, tam jest bardziej zielono, więc tak jakby zamieniły się te nazwy Grenlandia i Islandia. No, powinno to być na odwrót. Tutaj powinna być lodowa wyspa, a tam zielona. Ale to się wszystko zmienia. Jak w życiu, wszystko jest zmienne i niestałe. Taka puenta na koniec tej krótkiej wizyty na Grenlandii. Coś nie mogę przestać kręcić filmu. Wszedłem na ten targ rybny jeszcze raz. Zobaczcie, co tu jest. Ktoś powie, że ohydne. Świeżutki renifer. Serduko. Rybki. Co tam jeszcze potrzebujecie? Wieloryby, o. No i macie prawdziwą Grenlandię i ochronę środowiska. Myślę, że nie. Tu pani pokazuje, co to jest. Niezły sprzęcik. Kosztował surowego wieloryba. Smacznego. Wesoła. Dobry.
surowe. Czuję się teraz jak Grenlandczyk prawdziwy. W każdym kraju, nawet w takim, którego dużo nie zwiedzam, zawsze chcę zobaczyć to, co jest najważniejsze i ciekawe. Nie tylko to, co jest sprzedawane turystom, bo to wiadomo jest takie sztuczne pod publikę, ale to, co właśnie lokalsi tak zwani kosztują i jedzą. Także surowy wieloryb zaliczony. Rekina jadłem na Islandii ostatnio, też surowego. Także myślę, że wyjazd udany, pomimo dalej, że męczy mnie to, że nie widziałem lodowca. Ale jeszcze zobaczę na następnym filmiku z takich zimnych krajów. Na pewno wtedy nie odpuszczę. Pozdro. Chyba ostatnie, a może jeszcze coś dogram. A jeszcze sobie dogram taki mural miejscowego człowieka. Pozdro. Kolejne. I nie ostatnie, jeszcze coś czuję. Na koniec, nim odlecę, zobaczyłem tu napis. Powitanie. Po polsku. Miało być przywitanie pewnie, ale ktoś tak przetłumaczył. Tym razem już chyba ostatnie pozdro z nóg. Półtorej godziny opóźnienia, wylot, półtorej godziny przylot. Mówią tutaj, że tu na Grenlandii wszystko jest niepewne, więc jakbyście kiedyś chcieli iść moim śladem i wpaść tak na chwilę w formie zaliczenia, to trzeba brać dwa dni, nie jeden, bo jak coś się ślizgnie, to skończycie tak jak ja, nie zrealizujecie planu. Nadal mam gula na ten rejs. Teraz lecę innymi liniami grenlandzkimi, też takim niewielkim samolocikiem, więc będzie fajnie. I jeszcze 4 dni na Islandii, zwiedzanie gejzerów i dalsza część wyspy, także to jeszcze nie koniec przygody. Ale to już na następnym filmiku. Góral, Wrocław, Islandia. Pozdro, zawsze okej. Okay.
zaprzęgiem z psów i spać w iglo. Jest taka akcja, 10 tysięcy kosztuje, jak się już jest tutaj, w tym Nuk, w stolicy, to 10 tysięcy złotych się płaci i jedzie się właśnie takim zaprzęgiem. Jedną noc się śpi w iglo, je się właśnie w tym iglo i wraca. Ale troszeczkę cena mnie przerasta, jak na taką przyjemność. Wolę wydać to na przykład w Azji, w Chinach. Tybet zwiedzić na przykład za taką kwotę. Ale jest takie coś fajne, jakby było więcej hajsu, to z chęcią tu wrócę i coś takiego przeżyję. Może nie w tym samym miejscu, bo już tutaj powiedzmy byłem, ale na Arktantydę wyskoczyć właśnie w taki sposób, spać w iglo. No, jest to pomysł na kolejną wyprawę zimową. Trochę sprzętu kupić, żeby się ubrać ciepło. I fajna przygoda.